Dzień dobry, witam w kartach dnia na wtorek. Wtorek, karty dnia. Już patrzymy, jakie energie nam będą towarzyszyć. Karty dnia, wtorek. Jak my się pokazujemy? Dzisiaj również nerwowo, ale bardziej spokojnie wokół nas. Pokazał się ten dzień. Dzisiaj pokazały mi się wokół nas dwie osoby, które są kielichowe. Tak więc teoretycznie nie mają złych intencji. Ale nasza podświadomość w dniu dzisiejszym, ona będzie nam podpowiadać, że coś jest nie tak. Będziemy tak sobie myśleć, że chyba ta osoba, nawet jeżeli ona jest taka kielichowa i taka empatyczna i taka otwarta do nas, coś będzie nam podpowiadać, że a może nie ma zbyt takich dobrych intencji. Po części mam wrażenie, że dzisiaj to jest dobry dzień, żeby posłuchać tej naszej intuicji. Dlaczego? Dlatego, że mi się tutaj jakieś kombinatorstwo pokazało pod koniec tego dnia. Tak więc, jeżeli dostaniecie jakąś propozycję ze strony, powiedzmy, mężczyzny, to podejdźcie do niej ostrożnie. Bo tutaj mi się ta prośba o danie szansy, ta propozycja pokazała, tutaj ten mężczyzna, tutaj są nasze przeczucia. A tutaj jest ta energia, która świadczy o tym, że ktoś może mieć nie do końca szczere intencje. Tak więc myślę, że ten głos, który dzisiaj będzie Wam coś mówił z tyłu głowy, on może mieć ziarno prawdy. Tak więc tutaj uważajcie. Również tutaj też pokazała mi się jakaś historia z osobą młodą, może z jakimś dzieckiem, przy domu. Może się coś takiego wydarzyć, trzeba będzie coś załatwić, właśnie powalczyć też, ale również z dużą dozą ostrożności. Tak jakbyście we wtorek stąpali po rozżarzonych ogniach. Uważajcie na każde słowo, uważajcie też, obserwujcie wydarzenia wokół Was i to, co do Was mówią ludzie. Dlatego, że mogą mieć takie podwójne intencje. Z jednej strony uśmiech na twarzy, a z drugiej strony no nie do końca mogą być szczerzy. Patrzcie dzisiaj dalekosiężnie, o tym mówi ta karta w tle czytania, a nie tylko na tu i teraz. Dzisiaj jest dzień taki, żeby właśnie przeanalizować, jakie konsekwencje będą mieć Wasze poczynania w dniu dzisiejszym. Tak więc taka historia dzisiaj ode mnie. Pod koniec dnia duża siła sprawcza, możecie poczarować trochę, zawsze Wam o tym mówię, w momencie, kiedy pojawia się właśnie ta energia. To znaczy, że możecie na przykład przygotować sobie jakieś afirmacje, czy też zapalić świecę w jakiejś intencji. Może dzisiaj naprawdę szybko się zmaterializować to, czego pragniecie. Także wykorzystajcie tę energię dla siebie dzisiaj, albo też dla innych, dlatego że inni ludzie również się pokazali w tym czytaniu. Tyle z mojej strony. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, udanego wtorku. Trzymajcie się. Do usłyszenia już jutro. Pa, pa.